Gratulacje panowie, piękne przełamanie, 4 zdobyte bramki. No chyba chce się jeździć na takie wyjazdy. Co się zmieniło, że dzisiaj jest tak dobrze? Zmieni się. Ciężko powiedzieć, co się zmieniło, bo my w zasadzie nic nie zmienialiśmy. I moim zdaniem już w tych ostatnich meczach były takie momenty, że to dobrze wyglądało, ale brakowało skuteczności, która dzisiaj była i myślę, że to był taki czynnik, który zaważył. Po prostu graliśmy konsekwentnie, robiliśmy ciągle to samo, to że w ostatnich meczach mieliśmy mniej jakiegoś szczęścia czy miejsc w sytuacji, nie wykorzystaliśmy się, też nie wykorzystaliśmy sytuacji takich dość klarownych. No jeszcze mieliśmy 4 bramki, wygraliśmy oczywiście, że jak coś na takie wyjazdy jeździć i wygrywać mecze. Wróciła ta euforia, to uczucie, jak to jest strzelić bramkę? W zasadzie w pierwszej drużynie to jest moja pierwsza bramka, także jest debiut. Bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę, długo czekałem na ten moment. W ostatnim meczu było blisko, więc cieszę się, że dzisiaj się przełamałem. Kubi, ty też wróciłeś po dość sporym okresie. Nie tak jak Darek, bo Darek zadebiutował, ale też bramka po przerwie. Po jakiej przerwie? Po miesiącu? Tak, każdy by chciał mieć taką przerwę chyba, nie? Też się cieszę, że strzeliłem. Szczególnie, że do tych sytuacji dochodzę gdzieś i mogłem więcej mieć tych bramek. No ale tak jak mówiłem, cieszę się, że strzeliłem, że pomogłem drużynie i że wygrałem. Za tydzień Radomiak będzie znowu tak wesoło? Mamy nadzieję, będziemy na to pracować. To jest piłka, więc ciężko składać jakieś deklaracje, ale my na pewno będziemy robić cały czas to samo, co do tej pory. A my wam serdecznie dziękujemy i gratulujemy. Dzięki, gratulacje. Dzięki. Darek. Dziękuję za